No cześć, Arek z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 w gameplayu, ale takim fajnym gameplayu, nie takim, że sobie kupuję jeden ciągnik, jakąś jedną maszynę i sobie jadę na jakieś randomowe pole na jakiejś mapie, tylko w końcu, rzeczywiście w końcu mam jakiś save, na którym sobie mogę w końcu pograć, mogę sobie porobić live'y i tutaj osoby z ostatniego live'a jak najbardziej pozdrawiam. Dziękuję wszystkim, którzy wpadli. Jesteście wielcy. Uwielbiam was. I zapraszam was, tych, którzy live'ów nie oglądają, na live, który odbędzie się dzisiaj. Gdzieś w godzinach mocno popołudniowych, przedwieczornych bym powiedział. Czyli jakoś tak, ja wiem, 16, 17. Mam nadzieję, w te godziny celuję. Będę pisał o tym na fanpage'u. Zajrzyjcie sobie do opisu, tam macie link do fanpage'a, jeśli ktoś jeszcze nie lajkuje. I tam będziecie mieć info, o której będzie live, to sobie popatrzycie jakoś dłużej na tego save'a, aniżeli tylko na tym odcinku. A co będziemy na tym odcinku robić? Będziemy sobie prasować jednym z tych trzech tutaj pięknych ciągników i myślę, że się domyślacie już, którym. Jeśli postawiliście na 30, to macie rację. 30 sobie tutaj popracujemy, za chwilę wam też opowiem coś o tym gospodarstwie więcej, skąd się w ogóle wziął pomysł, co to jest za mapa, co ja tutaj robię i tak dalej, i tak dalej. Dawno nie było takiego żywiołowego wstępu z mojej strony. Ja w ogóle jakoś ostatnio, opowiem wam, tak mi sprawia frajdę robienie czegokolwiek na tym kanale, że mam nadzieję, że wy też dzięki temu te odcinki odbieracie jakoś fajnie, że wam się je lepiej ogląda. Taka nadzieja mnie przepełnia. Dobrze. Więc jesteśmy na mapie Jadwinów, jest to mapa Simona, 345, chyba dobre tutaj cyferki zapamiętałem, jeśli są inne to przepraszam, ale no Simona mapa, tego od Zdziechowa. No mapa niestety jest, miała się chyba planowo nie ukazać, no ale jest to rozdana mapa. Tak czy siak, Simon, jeśli to oglądasz, naprawdę stworzyłeś najbardziej klimatyczną mapę do tej gry i po raz pierwszy od 17 chyba mam takie parcie na to grę, żeby rzeczywiście sobie pograć, nie? Ja sobie dzisiaj odpaliłem, sobie tutaj pobronowałem. Dawno nie miałem tak, że kurczę, odpalę sobie farminga i pogram, nie? Więc serio, nie przejmuj się tym, że się to rozdało, bo naprawdę stworzyłeś coś fajnego. Wiem, że jest to też chyba jakiś tam edit kurki z 19, ale no ja pierdzielę. Tak mi się podoba ta mapa. Właśnie przywołuje mi na myśl te wszystkie stare farmingi, nie? To znaczy, wiecie, jak się grało tam w 13, gdzie właśnie szła sobie jakaś droga, na lewo, na prawo jakieś tam pola, łąki, słupy, takie właśnie gospa co jakiś czas, oddalone tutaj troszeczkę, zobaczcie, tam na przykład, czy tutaj, czy właśnie tutaj, gdzie sobie taka jakby wioska idzie. No wygląda to mega klimatycznie, mapa nie jest duża. Naprawdę, bo wszyscy teraz przywykliśmy chyba już do dużych map, nie? Że wszyscy zawsze robią duże mapy, często pełnowymiarowe. A ta jest taka, kurde, akurat idealna na single player, nie? Znaczy nie tylko na single player, na multi tutaj też można fajnie sobie pograć. Ale na singla jest jak najbardziej idealna. I tutaj jest gospo oryginalne. Tutaj jest gospo oryginalne, na którym ja sobie właśnie gram. I może tak od tutaj zatka strony sobie zajdziemy i będę wam pokazywał, co tutaj właściwie jest, tak pokrótce, no bo to jest właśnie saveik taki typowo, myślę, że live'owy, albo do pogrania sobie gdzieś tam po prostu, kiedy mnie ochota na to najdzie. Więc tutaj są brony, czwóreczki, bo takie mam w realu, myślę, że rzadziej spotykane niż trójki czy piątki. D47, D35, tutaj jak sobie pójdziemy też za chałupę, to też parę rzeczy tu stoi, na to nie zwracajcie uwagi, to jest model statyczny. O, tutaj belki mi ktoś porozpierdzielał, nie wiem, czegoś szukał chyba. Tutaj jest grabiareczka, cztero tutaj gwiazdowa. Kosiarka rotacyjna, zielona, bo nie wiem, jakoś tak fajnie wyglądała po prostu w tym kolorze. Przetrząsarka marki Far. Tutaj krowa sąsiada, druga krowa sąsiada, ale to nas nie obchodzi. Tędy możemy sobie przejść na drugą część gospa. A, no i oczywiście, jak już wspomniałem tutaj o tej przyczepie, no to to też jest D47, jak widzicie, z trochę porozpierdzielanymi tymi belkami, ale jak ktoś był na live, to wie, że ta przyczepa cuda może działać i belki zbierać. Jak sobie przejdziemy tędy, no to tak jak już mówiłem, jesteśmy na gospie z powrotem. W środku tutaj jest siewnik. No taki byczy, ale 60 sobie z nim daje radę. Siewnik punktowy to jest chyba gama.
Paszowóz to jest jakiś chyba Schütemaker czy inne jakiś tam jakiś wynalazek. Tutaj talerzóweczka polska brudna, ale jaka to nie wiem dokładnie. Sprężynóweczka czy kultywator, jak zwał tak zwał. Tutaj jest oczywiście legendarny rozrzutnik, którego chyba nie muszę przedstawiać, to jest Warfamka. Tylko że bez naklejek. A, myślałem, że coś tutaj jeszcze jest, ale nie ma. Tutaj jest tak zwany Kizon Bizon, czyli pomarańczowy, miodowy, legendarny polski kombajn. No tutaj akurat przykryty plandeką, no bo tak... Nie chciałem go chować do żadnego garażu, bo się do żadnego garażu nie mieści. Ale stoi sobie na dworze właśnie, zazwyczaj za stodołą, ale teraz z racji tego, że często wyjeżdża, bo mam tutaj na sejwie taki sezon żniwny, no to rzucona jest po prostu jakaś tam plandeka na niego, jakimiś tam oponami jest przykryty i tyle, żeby po prostu nam to nie zamokło. Kizon się prezentuje bardzo ładnie, otrzymałem go od Dawidka 99. Dawidek, pozdrowionka tutaj dla ciebie serdeczne, myślę, że wiesz o tym dobrze, że już nieraz cię pozdrawiałem, ale oficjalnie na odcinku, żeby było, też masz pozdrowionka. Tutaj, a może na koniec zostawię, bo w sumie najwięcej mam do opowiadania o tym ciągniku. Tutaj jest 3512, mogliście je ostatnio widzieć na odcinku, gdzie sobie właśnie sprężynowałem. To jest od Proxima, / Daro. Tutaj 60 od Tatka. Tatka też bardzo pozdrawiam, bo nie tylko mam od niego właśnie tą 60, ale pomógł mi też przy programie z dźwiękami do ciągnika, który za chwilę usłyszycie. Tutaj jakaś tam 3 skibówka. Ślędza nędza od kawy. No, na oficjalnie jestem od Huby, więc możecie sobie pobrać bardzo fajny modzik. I tutaj jeszcze z tyłu, taki łatwo go pominąć tutaj, strumyk stoi. Strumyk ten jest ogólnie wymodelowany przez Kopiego. W 19 go miałem okazję programować. Kopi go sobie teraz do 22 przerobił. Jest to strumyk dosłownie idealnie odzorowany jak u mnie w realu na gospodarstwie. Nawet tutaj chyba te naklejki, z tego co pamiętam, no to zrobiłem zdjęcie i przerysowałem. Sipma Z224, ale nie powiem wam teraz jaka jest tam cyferka po ukośniku, bo nie pamiętam, ale to już jest ta zielona, ta nowsza troszeczkę. I tutaj otrzymałem ją od właśnie Laughing Lullaby, którego pozdrawiam. Jak najbardziej, jeszcze jak. Ale też właśnie dzięki stawiennictwu Tatka i Dawidka. Także dzięki wielkie chłopaki, naprawdę dzięki wam, mogę sobie tutaj fajnie pograć. A tutaj, no chyba widać, nie? C330M Ursusik. Model otrzymałem od Voxela, żebym sobie właśnie mógł go do 22 zrobić. Wyproszona. A dlaczego akurat MK? Bo jak ktoś już ten kanał śledzi dłużej, no to pewnie wie, że MK mam w realu, 88 rocznik, bardzo ładny ciągnik, do którego mam ogromny sentyment. Co prawda tutaj jest wersja bez kabiny, w realu jest kabina i to dosyć wysoka. Jak pojadę na wieś właśnie do domu, to sobie pomierzę, wymodeluję i wtedy to dopiero będzie wyglądać tak jak powinno. No ale sporo rzeczy się tutaj zgadza, no bo co, no filtr wygląda jak powinien, naklejki wyglądają jak powinny. Grill jest w sumie bardziej taki już wyblakły, aniżeli biały, ale to nic. Opony, no identyczny bieżnik z przodu, z tyłu 100 milki, no już trochę bardziej zjechane. Obciążników tyle samo, z przodu 2. Co tam jeszcze więcej? Jak tutaj to wygląda? Tutaj no wiadomo, filtr jest czarny, jakiegoś tam filtrona. No i właśnie nie ma kabiny, ale tak to wszystko wygląda niemalże identycznie. A, no i w realu jest płaski tłumik. Jak będziecie chcieli, to gdzieś wam tam wstawię. Wstawię zdjęcie tej 30 z reala. Kiedyś już wstawiałem ze 4 lata temu, może z 5, no ale jak sama nazwa, znaczy sama nazwa, jak to co przed chwilą powiedziałem brzmi, nie? 5 lat temu, no to kto teraz by szukał tego? I będziemy sobie prasować, bo na live'ie zacząłem sobie kosić tamto pole, ale wywaliło mi live'a za prawa autorskie. Pozdrawiam tutaj Lewowiczów, którzy pamiętają. Tam akurat gadałem, że kurwa, panie Stasiu, jakie kwaśne deszcze, kurwa. I wywaliło dosłownie, jak to mówiłem, wywaliło mi live'a, więc mega to komicznie brzmiało, bo sprawdziłem sobie później na zapisie, nie, jak to wyglądało. I było coś takiego, jakie kwaśne deszcze, Stasiu, kurwa. I nie ma live'a, nie, pyk, wywaliło. Więc kwaśne deszcze mi rozwaliły całego laptopa. No tak serio, to jakaś piosenka po prostu w tle leciała. No dobra. Bo rozgadałem się, zleciało mi kurde już, nie wiem, z 10 minut prawie, a ja jeszcze nie wyjechałem w pole. No ale przynajmniej pokazałem wam, jak te maszynki tutaj się
prezentują. Dobra, siadam do ciapka i teraz ciekawostka. Dźwięki, które za chwilę usłyszycie, odpalania wolne, pochodzą właśnie z mojej 30 z reala, a już te wyższych obrotów są już z jakiegoś filmiku z internetu, ale akurat dosyć ładnie brzmiały i sobie je użyłem. W farmingu ogólnie teraz jest ciężko, ciężko ustawić te dźwięki, a już totalnie ciężko w dwucylindrowcach, myślę, że kasztan tutaj potwierdzi. Ale spróbujmy, odpalmy. Mam nadzieję, że to jest jakoś w miarę słychać. Jeszcze chwilę sobie posłuchajcie. O, tak lekko zaczęły falować tutaj te obroty, spokojnie, w realu nie falują. No i dobra, podjedźmy sobie kawałek. Podepnijmy sobie prasę, ja tutaj też na chwilę się przymknąłem, żebyście znowu sobie mogli dźwięków posłuchać. Dobra, podpięte, no to co, teraz jakoś się wykaraskać stąd, żeby o nic nie zapierdzielić. Tutaj Sigma, jak widzicie, jest z tym podajnikiem, no my go teraz nie będziemy używać. Wiecie co, ja wam podgłośnię grę troszeczkę, bo myślę, że może być przycicho. Teraz już będzie lepiej. Chociaż na ten moment, kiedy dojeżdżam na pole, nie, żebyście sobie fajnie słyszeli. Bo na polu może być troszeczkę przygłośno. Ja też tutaj sobie na słuchawkach ciszyłem, więc mogę mieć zakłamane to, jak to jest słychać. No zestawik... Zestawik jest fajny, kurczę, klimatyczny. Co prawda, no my nigdy prasy w realu nie mieliśmy, ale z tego, co tata gdzieś tam kiedyś opowiadał, no to miała okazję nasza 30 prasować taką właśnie sipmą, tylko że chyba czerwoną. Teraz z powrotem sobie tutaj wszystko przestawimy. I teraz nie pamiętam, czy ja musiałem totalnie jakby wysiąść, czy coś, żeby to rozłożyć. A nie. Wszystko działa elegancko, super. Na live nie chciało współpracować. Teraz przed kamerą się chyba powstydziło i chciało rzeczywiście działać. No to zaczynamy. Ciapek dostał obrotów. Sipma już tutaj pracuje. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, to ja to zawsze będę wspominał przy każdej takiej okazji. Jak kiedyś w 13 były dźwięki tej sipmy i było tam kurwa, ale jak nie? Za każdym razem jak ten młot uderzał. Teraz te dźwięki są poprawione. Także dobrze. A my co, jedziemy. Jakoś trzeba tutaj sobie elegancko się ustawić. Prędkość myślę, że jest w miarę. Może troszeczkę wolniej nawet powinno być. Ale to jest tylko gierka, więc tutaj się jakoś za bardzo nie będziemy przejmować. No i zobaczcie tylko, jak fajnie to wygląda. No kurczę, tak bardzo mi brakowało takiego właśnie luźnego grania w tę grę, że nie macie pojęcia. Jeszcze kiedy odpalam tę 30 tutaj i po prostu słyszę, jak to chodzi, no to aż się łezka wokół kręci, nie? Może te wysokie nie brzmią idealnie tak jak nasza w realu, ale podobnie, ale jak wolne, jak na wolnych to chodzi, to naprawdę, no mega dużo radości mi to sprawia. Także kurczę, Voxel, dzięki wielkie za tą 30, bo serio, taki mam sentyment do tego ciągnika, że nie masz pojęcia. Więc dziękuję, że mi go daje, żebym sobie do tej gierki go zrobił. Tutaj muszę troszeczkę po krzunach pojechać, ale akurat nie mają kolizji tutaj z brzegu, więc jest w miarę okej. No u nas, ja to też często właśnie prasując na odcinkach tego typu prasą, często też o tym mówię, ale u nas się mówi na takie belki po prostu albo belki, albo kostki. A słyszałem też różne określenia, że są ciuki, snopki. No ja przyznam szczerze, że ciuki to w ogóle praktycznie nie słyszałem. Snopki, no to tam jeszcze gdzieś mi się otarło uszy, jak ktoś mówi. Ale kurczę, ciuki to nie. Więc... Czekajcie, tutaj to paskudnie wygląda. Wiem, że to będzie nierealne, co teraz zrobię, ale chcę to po prostu zebrać z tej drogi. Więc wybaczcie mi. O, teraz git. Jak tam trochę będzie leżało, to nawet będzie klimatyczniej. Podniosę podbierak, wiem, że powinienem to zrobić z zewnątrz. Dobra. O, tutaj sporo bizonik nasypał. Tam ze dwie belki wyskoczyły pewnie.
Nie no, aż tyle to nie. Nie no, tyle to nie. Pokosów nie ma dużo. Akurat bizonem tutaj było koszone oczywiście, więc pole nie jest jakieś duże na ten kombajn. I spójrzcie tylko jak to wygląda, jeszcze dam teraz jakieś większe FOV. O tak o. No i kurczę. Dawno, ale to dawno nie miałem takiego fanu z gry w tę grę i jaram się teraz jak jakieś małe dziecko. Ale uwierzcie mi, że kiedy siedzi się tutaj w mieście, nie? Bo teraz ogólnie dla osób, które nie wiedzą, ja teraz większość czasu spędzam w mieście, bo studiuję po prostu dziennie i muszę tutaj być na miejscu, a że mam blisko do uczelni z mieszkania, no to tyle dobrze. I tak siedząc w tym mieście, to praktycznie gdyby nie ta gra, gdyby nie to, że nagrywam dla was te odcinki, robię jakieś tam mody, robię te live'y, to ja praktycznie byłbym, wiecie, odcięty od tego świata, który jest mi tak bardzo bliski, nie? Czyli właśnie od wsi. Wiem, że kurczę, ludzie mają różny stosunek do wsi, niektórzy tam chcą jak najbardziej uciec w ogóle, odciąć się od tego wszystkiego, że gdzie tam, nie, ja nie jestem ze wsi, co ty, ja tutaj się urodziłem w mieście, nie? Jakby to było naprawdę jakieś wstydliwe, bo według mnie nie definiuje cię to, skąd pochodzisz, tylko jaki jesteś. Możesz być z największego zadupia, 5 domów na krzyż, w każdym po, nie wiem, 1-2 osoby. Możesz być totalnie właśnie jakiejś zabitej dechami wioski, a możesz być naprawdę dobrym człowiekiem i bardziej, wiecie, do pogadania, do porobienia czegoś niż jakiś kurcze z miasta. Oczywiście tutaj ja nie twierdzę, że ludzie z miasta są źli, po prostu, wiecie, no chodzi o to, że często na wieś się patrzy właśnie przez pryzmat, że o, że to kurcze, nie wiem, ludzie mniej wykształceni czy cokolwiek, nie? To jest zupełna głupota, naprawdę. To, jak my kierujemy naszym życiem, zależy tylko tak naprawdę od nas, nie? Jeśli chcemy rzeczywiście być kimś więcej, no to albo umiemy sobie w życiu poradzić, albo właśnie dalej się próbujemy kształcić. No i ja akurat uznałem, że no, na wsi, o ile wieś mam w serduchu i zawsze będę miał, i zawsze to też będę powtarzał, tak jednak no jestem świadomy tego, że gdybym został tam, gdzie mieszkałem, no to praktycznie w żaden sposób bym się nie rozwijał, nie? No akurat tam nie było za dużo do jakichś możliwości rozwoju, nie? Ale tak jak mówię, wieś zawsze będzie bliska mojemu sercu, zawsze będę tęsknił za tymi kurcze beztroskimi chwilami, kiedy jeździło się właśnie na te pola, czy to... Kurczę, mam masę teraz sytuacji takich, które mogę przytoczyć. Czy to, kiedy, nie wiem, nawet pamiętam na takie pole oddalone dosyć daleko od naszego domu, myślę, że z 8 km, bo generalnie mieliśmy pola dosyć daleko właśnie od domu. Nie wszystkie, ale było takich trochę. No to jechaliśmy nawozy rozsiewać. No i pamiętam właśnie, że właśnie ten strumyk, który był tam na tym gospodarstwie, nie dość zasypany cały, też chyba tam ze 2 czy 3 worki były rzucone na ten strumyk i jadąc po szosie 30 trzeba było co parę minut podnośnik do góry, bo po prostu siadało to wszystko. No już ciężko było. Potem na polu tata właśnie wysiadł, już tam zaczął rozsiewać, zrzuciliśmy te worki i ja sobie pamiętam, po prostu się położyłem na tych workach, nie? No bo były dosyć spore, szło się akurat wyłożyć i tylko słychać było, wiecie, to parkotanie 30, takie oddalające się po chwili znowu, bo już właśnie w stronę tutaj, w stronę mnie już tato tam wracał. No i kurczę, inne jakieś ciągniki, które było słychać, po prostu jak gdzieś tam chodzą, nie? Czy nawet na tym samym polu ile razy, no bo to było duże, pamiętam, pole, ponad 2 hektary, 2,36 chyba dokładnie,
No to tam często było tak, że jak rzeczywiście był plon, no to no nie mieliśmy przyczep, więc musieliśmy wysypywać na plandekę i wiaderkować. Kiedyś no to takie, o Jezu, wiaderkowanie, nie? Kurz, to wszystko męczące. Teraz ja bym był pierwszy do pomocy, gdyby trzeba było wiaderkować na przykład, nie? Z powrotem. Więc tęsknię za tym wszystkim, jest to bliskie. Bliskie mi zawsze będzie. I cieszę się właśnie, że kurczę, jest ta gra, są te wszystkie modziki. Jest taka fajna mapa teraz, na której rzeczywiście mogę sobie pograć, mogę sobie powspominać te wszystkie stare czasy. Bo kurczę, z każdym rokiem mam takie wrażenie, że no, robię się coraz starszy i no i że już, znaczy ja już się pogodziłem z tym, że to, wiecie, już nie wróci, nie? A przynajmniej no jest to najbardziej prawdopodobne, no bo kurczę, nieopłacalne są teraz takie małe gospodarstwa. Wiem, że ktoś zaraz napisze, a tam gadasz, nieopłacalne, bo to trzeba po prostu umieć zainwestować i tak dalej. Ale komu tam teraz robić, nie? O to chodzi. Ziemie też tam nie są jakieś wybitne, pola daleko, jeden ciągnik, tylko 30. Rozumiecie, mam nadzieję. Ale przynajmniej sobie mogę zamknąć oczy teraz i słyszeć parkotanie 30, które nieraz słyszałem, jak sobie, nie wiem, siedziałem w domu, czy wychodziłem na podwórko i akurat coś tam tata szykował, nie? To jest niesamowite, że takie cząstki właśnie naszych wspomnień możemy sobie do tej gry przenieść. Nie wiem, dlaczego w tej grze ta 30 ma tak falujące obroty. Serio, i żeby nie było, że ja tutaj wymyślam i że ona tak chodzi w realu, to zobaczcie, patrzcie na obrotomierz. Po prostu falują te obroty, cholera wie dlaczego. Dobra. A, zaraz, moment. Zapomniałem, że trzeba... O, właśnie. I podbierak do góry. I dopiero teraz możemy wracać. Więc naprawdę... Cieszę się, że znalazłem właśnie taką mapkę, że udało mi się skompletować jakiś w miarę tutaj fajny modpack. Jeszcze raz dziękuję wszystkim chłopakom, którzy tutaj właśnie pomogli mi, podsyłając te modziki, czy pomagając je właśnie załatwić. Bo naprawdę dawno, ale to dawno tak dobrze mi się w farminga nie grało. Szczerze mówiąc, już w ogóle myślałem, że nie będę miał czegoś takiego, że po prostu będę odpalał farminga, żeby sobie pograć, nie? Także co? Ludziska, jeśli odcinek wam się podobał, ale kurczę, fajnie teraz wyglądają te dwa orsosiki obok siebie. Zgasła. Jeśli wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapeczkę, możecie zostawić suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Możecie też wesprzeć kanał, jeśli oczywiście tego chcecie, was do niczego nie zmuszam. Ale będziecie mieć, tam są różne poziomy. Macie takie bonusy jak na przykład dostęp do filmów wcześniej, live'y tylko dla wspierających, filmy tylko dla wspierających, darmowy niewydaniec co miesiąc, czy na przykład występ ze mną na odcinku. Także zobaczcie co tam jest, jeśli nie chcecie oczywiście, no nie tracicie za dużo, ale po prostu można zyskać jakieś fajne bonusy, kiedy już się wspiera. To nie jest tak, że tutaj was na kość nie wiadomo jak nakłaniam, po prostu zachęcam do zerknięcia. Akurat może uznacie, że podobają mi się te filmy, podoba mi się to, co robi. A, niech ma. Oczywiście, to jest tylko wasza decyzja. Tymczasem ja was zapraszam na live'a dzisiaj. Będę, tak jak już mówiłem, informował dokładnie o której. Myślę, że to już tutaj na karcie społeczności wstawię. Trzymajcie się cieplutko. Jeszcze tutaj wyłączę. O, wyłączę chudy, żeby było ładne. Ładny kadr na koniec. No, powiedzcie, że to nie wygląda pięknie. Niesamowite. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie i cześć. Do zobaczenia na live'ie, a jeśli nie na live'ie, to do następnego odcinka.